Hejka, kochani, w dzisiejszym odcinku polecimy pierwszy raz biznes klasą w samolocie. Lecimy akurat do najdroższego państwa w Europie, więc uznaliśmy, a co nam tam szkodzi? Szczególnie, że ceny tych biletów zwalą was z nóg. W biznes klasie mamy osobną odprawę, mamy osobny taki prywatny pokój, gdzie ponoć jest jedzenie, napoje, alkohol i wszystko jest w cenie. Dodatkowo wchodzimy też osobnym wejściem do samolotu, mamy więcej przestrzeni w samolocie, no i miejsca z przodu. Mamy też mieć ponoć darmowy posiłek i napój, więc wszystko będziemy to oceniać w pięciogwiazdkowej skali, właśnie, dokładnie tak. Pierwszą rzecz, którą ocenimy, no to jest oczywiście odprawa. Widzicie, tu jest taka zwykła odprawa i jest dosyć długa kolejka, pewnie na 30-40 minut, a my idziemy sobie na tą odprawę szybką, gdzie jest jedna osoba w kolejce, więc to już mi się podoba, to jest już 5 na 5. Nie musimy tu stać tyle. Widzieliście przed chwilą tę uśmiechniętą tą minę? Aj, okazało się, że jednak nie mamy fast tracka, czyli szybszego przejścia w tej biznes-klasie, to jest jakieś dziwne. I musieliśmy sobie sami wykupić. Na szczęście kosztowało to tylko 40 zł za osobę, więc wykupiliśmy, żeby po prostu szybciej przejść. I co? I zmierzamy teraz do naszego business lounge, czyli tego pokoiku, gdzie jest jedzenie, picie i generalnie cisza. Więc mam nadzieję, że to chociaż będzie dobre, bo przejście jednak 0 na 5 gwiazdek. Uwaga, wielka chwila, czy teraz nas wpuszczą do tego business lounge? Nie wiem, mam jakieś takie dziwne przeczucie, że nie. Czemu? Ale to nie wiem, no to jest takie dziwne. Dobra, udało nam się wejść, jest wszystko w porządku. Powiem wam, że jest bardzo mało miejsca i bardzo dużo ludzi. Nie spodziewałam się, że będzie aż tyle. I idziemy sobie zobaczyć, co tutaj mają dobrego do jedzenia i do picia. Jestem mega, mega głodna. Spójrzcie, tutaj macie normalnie taki bufecik, taki szwedzki stół jeden i tam dalej jest drugi. No dobra, fast track nie był najlepszym przeżyciem, ale ja bardzo lubię te saloniki. Ostatnio też jak leciałam, to miałam właśnie saloniki, po prostu to jest taki cisza, spokój i dużo jedzenia. To jest bardzo duży wybór, jest taki hotelowy, powiem szczerze, takie obiadkowe rzeczy są. Tak. Ja myślałem, że będą głównie więcej takie przekąski, banan, jabłko i tera, a w sumie z tego więcej, znaczy fajny wybór. Nie, fajnie, mamy do tego kawę, zasmakuje jak czekolada. U, może to jest czekolada. A jesteś pewny, że wziąłeś kawę? Nie. Ja się zawsze stresuję w takich sytuacjach, bo ja mam alergię na czekoladę. Do tego ja sobie wziąłem jeszcze bananka i widzisz, najlepsze jest to, że jest woda. Tak, kiedy jest jakieś 10 czy 15 minut, ale do tego 20 minut kawa, to jest To jest spoko. Ale teraz to jest smak, nie wziąłeś mi sztućca? Myślałem, że nie jesz sztućcami. Jak nie jem sztućcami? Rzadko kiedy jesz sztućcami. Co to jest? Nie wiem, też się zdziwiłem, sprawdzałem 3 razy, nie? Dawaj, próbujemy, czy warto. O mnie krem z pomidorów? To z marchewki. Taki 4 na 5 jest spoko. Nawet w sumie im dłużej, tym 4,5. Nie, mój sklep jest beznadziejny. 2 na 5. Kapusta twojej babci. To jest 5 na 5 zdecydowania. O Jezu, ale dobra ta kapusta jest. Ale tak myślę, że mogę ocenić to nam zdecydowanie. Mhm. Sam wybór tego, że możesz sobie tyle rzeczy tutaj wziąć, zjeść, w ogóle, no super. Takiej ciszy, nie? A nie takim pędzem. To jest mega plus. Wziąłem sobie croissanta, kurczaka limonkowego, orzechy, bułka i coś, czego nie do końca potrafię wymówić. A to nie są mniaki po prostu? To się inaczej nazywało, na C, D. Nieważne. Jak zauważycie, on jeszcze białą dietę po wybielaniu zębów. To jest tak krucho ogólnie związane mięsko. No. Mięsko super. Też takie daje 4 na 5. Tak? Mega dobra, no? No dojemy i lecimy dalej. Najśmieszniejsze jest to, że zawsze jak się jest w takich miejscach, masz poczucie, że ci wszyscy ludzie dookoła wyglądają, jakby tu chodzili miliard razy już, a ty pierwszy raz, jak taki pomidor tu jest. Ja nie jestem pierwszy raz. Ja jestem pierwszy raz. I się czuję jak pomidor, no. W sensie wiesz, że każdy tu wygląda, jakby chodził tu milion razy już. Ale daj spokój. Każdy nas obczaja po prostu, bo jesteśmy cudowni. No w sumie to jest prawda. Naprawdę ciężko zaprzeczyć. Nie bez powodu widzieliście nagranie kawy. Mamy kawę. Tak, my jesteśmy kawoszami, ale Mati mówi, że jego smakuje jak ścieki, a moje jest bardzo dobra. Nie powiedziałem, że jak ścieki. Powiedziałem, że smakują, jakbyście dodali masę adwokatu do tego. Widzicie, jak taki niedobry czekoladki z adwokatem smakują. I jeszcze coś powiedziałeś takiego sugerującego, że po prostu jest niedobra. Co powiedziałem? Nie pamiętam już. Nie powiedziałem żadnej siury, ani ścieki, ani nic takiego.
Powiedziałem, że jest niedobra, bo smakuje jak z adwokatem. A to jest dobra, smakuje jak czekolada. A nie wiem dlaczego, cholera, mam to samo. ja mam inne mleko. Drodzy do toalety, zauważyłam, że jest tu jeszcze specjalny klub, gdzie też jeszcze inne osoby mają wstęp i jest tu spa. Spa. No. A w łazienkach normalnie masz tonik do zmycia twarzy, jakieś żele. Ale mega, super, że to jest taki wyposażony, no, zawsze jak jest coś więcej niż mydło, to jest taki wow. Papier. Nie, mega. Jest papier, to najważniejsze. Gorzej jakby nie było, nie? To było najprzyjemniejsze wejście do samolotu. Nie, to zajęło 20 sekund. Nawet 15. Mniej, naprawdę. Ale wiesz co, nikt nie chciał dowodu osobistego. Tak. Ja się zastanawiam, czy to jest kwestia właśnie linii lotniczych, czy... Miejsca docelowego raczej. Ale ogólnie jakby w tej linii lotniczej jest tak, że wzywają, wiecie, najpierw biznes klasę, jakiś priority i tak dalej, a potem rzędami, więc nie ma całej tej takiej przepychanki stania w kolejce, bo i tak każdy po kolei wchodzi. Jak to jest pościutko w ogóle, nie? No, spójrzcie. Ale malutki samolot. Widzicie, jesteśmy odgrodzeni tylko taką kotarką, ale to wszystko wygląda jak w normalnym samolocie. Tak samo. Jedna zaleta tego jest, że jesteśmy w pierwszym rzędzie, więc mamy no ciutkę więcej miejsca na nogi, ale ciutkę. I po prostu nie mamy jakby osoby pomiędzy nami, mamy więcej miejsca, bo tutaj jest wolne siedzenie. Tak. A, no to spoko, ale to no jest zawsze specjalnie zrobione. Tak, żeby ja myślałem właśnie, że mamy tylko jedno miejsce wolne, tak po prostu, nie? Że ktoś tutaj w każdej chwili może spiło się. Nie, nawet jak bukowaliśmy, to nie było go dostępnego w ogóle. To jest przemyślane, większa prywatność, nie? No, ale tak jakoś tak myślałam, że będzie to trochę większe, co bo nie? Się naoglądałeś tych filmików na YouTube, tak, takich, wiesz, ale... gdzie są specjalnie jakieś tam osobne pomieszczenia. Ale też to jest pewnie różnica do tego, że my mamy krótki lot po prostu, a zazwyczaj na długich trasach są te takie rozkładane hotele. No, to ma sens. Ale tak jest, but jest fajnie. Ale jestem ciekawa, czy dostaniemy jakiś posiłek na tym, czy nie? Może. Dobra, na razie mamy jedną gwiazdkę za fast tracka i 5 gwiazdek za jedzenie. To teraz pytanie... To biznes, jak... jedzenie. No dziś jedzenie, no pojedliśmy. Teraz najważniejsza rzecz. Tak, ale myślę, że na razie sam samolot to myślę, że takie 3 gwiazdki będą. No bo zawsze jest spoko, jak się siedzi z przodu i nie ma się nikogo obok aż siebie. Aha, i się zepsuła akurat. Mapka była. Była mapka, zaufajcie nam. Dostaliśmy na razie taką chusteczkę do odświeżenia i wodę, a raczej Mati dostał wodę, bo ja muszę poczekać, aż pan skończy rozdawać niegazowane. Dyskryminacja wody gazowanej. Tak, dlatego minus pół gwiazdki, ale pół gwiazdki wydajemy za to, że można tutaj podróżować z samym. Przyszedł pan teraz właśnie z takim jurkiem, bo w koszeczku był taki uroczy. Tak, a my szanujemy wszystkie linie, które pozwalają na psy. Ej, zobaczcie, co zrobiłem, widać, że gdyby nie zjadł, uwaga. A, tu fotel, tu widzę. A, no, więc może słuchajcie, myślę, że bardziej, ale i tak fajnie. Ej, no dobra, to jest plus, bo ja zawsze śpię w samolocie. To jest mega super. A, jeszcze mieliśmy wam pokazać. Uwaga, na pewno demonstrujesz. Mamy stoliczek, ale musimy go złożyć, bo startujemy. Ale generalnie super jest. Ej, ale wygodnie. No teraz lepiej, nie? To no, jest... No, jak to przecież gwiazd... ty zauważyłeś. Dwie gwiazdki więcej za to. Ale to bardziej może być tak bardzo, żeby za nami sobie nikt nie siedli, bo zatem to nam pan się nie wiem, tak. Więc możemy sobie pożyć, nie? No tak, bo w sumie oni tutaj filmują, żeby właśnie no nie było dużo ludzi obok siebie, żeby była ta prywatność. No nie, to no, jest super. Ktoś za nami siedział i mielibyśmy być rozłożeni, to lipa raczej by no też przeszkadzało. Tak. Ale tak, to jest... Chyba, że oni też by się rozłożyli. No, to walka... Walka. Walka? Walka, wojna. Przyszedł nasz posiłek powitalny i spójrzcie na tą wodę. Ja czuję taki dyskomfort, jak tu widzę. To podobieństwo tego, że ta woda się wyleje. 99,9. Tak naprawdę mogę zjeść ten sos i jogurt tylko z tego posiłku. Dlatego my nawet nie mogę sobie z kawy, bo nie mają nawet coś innego mleka. Lubię bawarskie. Mamy sałatę, sos, serek właściwie, jakąś paćkę, jakiś owoc i serek z gruszonką i chyba jakimś cynamonem. Więc oczywiście nie zaczniemy od niczego innego jak od deserku. Dobra, deserek jest dobry. Smakuje? Jest.
ale patrz, nie wylewa się, przeżyło, to jest przemyślane. Więc serek, znaczy deserek właściwie super słodki, ale takie 4,25 za 5. No, 2,5. To dobrze, że nie mogę tego jeść. Ale bułeczka jest bardzo dobra, ona podwyższa cały standard żarcia. Ale to sucha bułka, takie zapaszki. Ale jest bawarska, jest ciepło. Nie rozumiesz. Także posiłek wydaje mi się, że takie 3 na 5. Co? 3,5. Jestem ciekawa, czy coś jeszcze zostanie. Coś, co jeszcze było super, to że proponowali nam w sumie jakiegoś takiego szampana, czyli tak dalej. No ale my nie pijemy alkoholu. W ogóle nie pijemy, więc nie skorzystaliśmy z tą wodę. To nie to, co myślicie, żeby nie było. Ale jak pan się zdziwił, że my nie chcemy alkoholu, to jeszcze pan się zdziwił, że w ogóle ma to już tą wodę, skoro ma wodę. To takie, no, do alkoholu. Fajnie, że tak się jak jesteś takiego posłudzę, jeśli ktoś ma wodę, to tak. Myślę, że jak ktoś się stresuje i pije alkohol, to się bardzo opłaca. Na wodzie taniej wychodzi. Na wodzie też taniej wychodzi. Albo będzie taka super dobra, albo będzie taka jak Mikołaj, taki wiecie, najgorszy jest. No dawaj. Mikołaj? Nie, no taka dobra Milka bym powiedział. Jest spoko. No i dolecieliśmy! Jak oceniamy nasz lot? Myślę, że summa summarum oceniałabym go takie 3,5 na 5. No, myślę, że to jest fair. Takie 3,5, tak, to jest tak, okay. Była to biznes klasa, ale taka nie do końca, wiecie o co chodzi. Taka trochę niskobudżetowa, ale nie ma co się dziwić, dlatego że dopłaciliśmy do biletu tylko, uwaga, uwaga, 300 zł. No, normalnie tak. To w tysiącach idzie, tak, nie? Tak, więc to było tak po prostu małe pieniądze jak na biznes klasy, że mówiliśmy dobra. A pierwszy raz w sumie, więc tak. Zawsze warto, nie? Tak czy siak mega nam się podobało, dzięki wielkie za oglądanie, a ja was zapraszam do odcinka, gdzie jechałam 15 godzin w pociągu arktycznym. Tam polecam ten odcinek, klikajcie tam i widzicie się. Aha.